Witam wszystkich ponownie na moim wideo. Na ostatniej lekcji mówiłem, że będziemy się uczyć interpretacji na różnych przedmiotach. Na przykład na otwierających się drzwiach albo na jakichś guzikach. Tylko w Minecrafcie, a nie na klawiaturze. No to zaczynamy. Przechodzimy do pokaż bibliotekę, obsługa gry. Zacznij tutaj. I wybieramy interakcję. I czekamy, aż się załaduje. No to jak widzieliście się, pojawiliśmy przy takiej drewnianej ścianie. I pojawiła się podpowiedź, czytamy ją. Musimy prawym przyciskiem myszy, prawym, nie lewym, prawym przyciskiem myszy nacisnąć ten guzik i ściana znika. Jest. No i tutaj chyba też musimy zrobić to samo. A, tutaj. Tak. Jeszcze jeden. I tutaj. I tutaj. Oj nie. Tutaj. Tak. 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 I ostatni. Tak. Dun, 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 dun. Przechodzimy dalej. Tak, oglądamy się. Może to jest coś... Dobrze, dobra, jakieś... No dobra, chyba tu nic nie ma. No to czytamy inną podpowiedź. Musimy pociągnąć ten dźwignię, żeby otworzyć tą bramę. No to ciągniemy ją. Jest! O Boże, trudno to było. Jest! I ostatnie. O, nareszcie. No dobra, tak. Tu chyba nic nie ma takiego. O, pojawiły się drzwi. Żeby otworzyć te drzwi, musimy naciskać te same klawisze. Tak, ile tych drzwi jeszcze? O. I pojawiliśmy już przy takiej jeszcze jednej drzwi. Te drzwi nie da się otworzyć za pomocą tej ręki. Może ją otworzyć za pomocą tej dźwigni. No bo ona jest jakby zamknięta taka. No to naciskamy tą dźwignię. O, jest! A teraz widzimy takie bramki. I te bramki musimy otworzyć tak samo, używając tych samych klawiszy. Jest. No tutaj są jeszcze jakieś bramki. A to... Tak, jest. Nic nie ma chyba. Ślepy jestem? Aha! Tu jest jakaś skrzynka i w tej skrzynce co jest? Ile diamentów, ile szmaragdów, ile złota. Zabieramy to wszystko. A żeby otworzyć skrzynkę, to musimy nacisnąć te same klawisze, co do tego poznaliśmy. A ze skrzynki, kiedy ją otworzymy, można przełożyć się do siebie, do ekwipunku, te wszystkie rzeczy, które się tam znajdują. Blok diamentu, blok złota, szmaragdowy blok, sztabki złota i szmaragdy. Jest! Będę tak trzymał te ukochane moje diamenty. O! Widzimy takiego na PC. Co oznacza na PC? Właśnie, co oznacza na PC? Na PC oznacza gracza neutralnego. Żeby z nim porozmawiać, możemy nacisnąć prawy przycisk myszy. Przepraszam, nie obrażę się, ale masz nos za wielki. Dobra, nieważne. No to możemy z nim porozmawiać, możemy powiedzieć cześć, możemy dostać takie buty szybkie, jej! No i przeszliśmy lekcję. Jak widzicie, nie była za bardzo trudna taka, jak to już mówiłem. A, jeszcze myślę, że bez większego trudu wy przejdziecie ten bonus. Możecie tutaj poklikać te wszystkie dźwignie, te wszystkie guziki i jeszcze coś za... Noc. Boże, się jakoś się strasznie zrobiła. No dobra, może tu pochodzimy trochę. Zobaczymy, co tu jest. No, jakaś woda. Nie, dobra, zaraz się... Oj, Boże, jak ona jest zimna. Aj,
Chciałem się dociągnąć, ale się nie dociągnąłem. No dobra, i co to robi? A, chyba wodę wyłącza, ale niech się leje. No to dobra, ja się z wami żegnam. Na następnej lekcji będziemy się uczyć, jak fotografować za pomocą kamery i jak używać portfolio. W Minecrafcie oczywiście. No to wszystkim do zobaczenia. Pa, pa!